Szanowni Państwo, przed nami ewaluacja działalności naukowej za lata 2017-2021. Uniwersytet Warszawski, tak jak i inne uczelnie, przygotowuje się do parametryzacji od wielu miesięcy. Aktualna ewaluacja będzie różnić się od poprzednich. Po raz pierwszy dotyczyć będzie dyscyplin, a nie jak dotychczas jednostek. Będzie to podsumowanie wielu lat pracy naukowców wszystkich dyscyplin uprawianych na naszej uczelni, a także egzamin z umiejętności odpowiedniego sprawozdania tych osiągnięć. Na Uniwersytecie Warszawskim działa Zespół Rektorski do spraw Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej, który tworzą przedstawiciele wszystkich dyscyplin. Wsparcia udzielają im także pracownicy administracji zajmujący się badaniami i obsługą systemów informatycznych. O naszych doświadczeniach, przygotowaniach do ewaluacji i o wnioskach na przyszłość będziemy rozmawiać podczas konferencji Lumen, która odbędzie się online w dniach 23 i 24 listopada tego roku. Zapraszam serdecznie wszystkich Państwa do udziału w tej konferencji.